Witam wszystkich hotowców. To jest Sebastian i kolejne wideo. Gołębia, o tu tygrysek. Nasz mały, tutaj jest ten siweczek. To o niego mi chodziło, że wrócił, o ten szary mamy. Mam 3 nowe nabytki. A zęby się naciskam. I zobaczmy małe pisklaczki. Tu dojrzewają coraz bardziej. Zimno, bo jeden większy, drugi mniejszy. Podejrzewam, że ten mniejszy umrze. No w zimę nie powinno być jeszcze, słuchajcie, małego dziecka. Nie, już na jesień nie powinny. Zimno faktycznie, aż obracam tą kamerę. Dobra, puszczamy ich. A nie, zapomniałem, słuchajcie, by mi od sąsiada uciekł. A ty. Widzicie, prawie, że zapomniał. Poczekajcie, złapię go i wysadzę pod kratę. To zaraz się odezwę, papa. Już. Ogwiszczmy. Tarczowy w ogóle, słuchajcie, przestał się z nią parzyć, wiecie o tym? Przestała to być para, tarczowy. Tarczowy znów nie ma pary, wiecie o tym? No, pozostawiłem. Miała go dość tego, że on nie ma nawet siły latać. Miała go dość chyba. Zdradziła go i miał gdzieś, zostawił ją. Dziobały się wczoraj w wspólnej półce, grzędzie dziobały się tam. Ale on wygrał z nią. On ma chorego skrzydła jeszcze. Nadal. Kaliny się biją. Czarna sroka, wychodź. Wychodź, czarna sroka. Boją się wychodzić te widyny, się wszystko dobraca do mnie. Jezu, już myślałem, słuchajcie, że ten typ z powrotem leciał, to ten czarny widynek wleciał. Siedział, zobaczy. A to Nerwek jeszcze za mną uciekł. Wychodzimy. Krymek, to też, Krymol. No i tutaj parę siedzi. To idzie oczywiście reszta. A świeży lata. Czarna sroka, a ty gdzie? To biały to lotne, to puszcza. Poszły do lotu. Jak się porozcinały tam w ogóle. Widzicie to? Tam te trzy, o tam widać, idą. Te gołębie, stado chodzi. Już się łączą, już się złączyły chyba z nimi. Tu są. Ale tu jeszcze ktoś wychodzi. Ten Mewka wychodzi. Ja ją nazywam Mewka. Mewiak ją dzieci się nazywałem. Bo Mewiak mi się z Mewą kojarzył. Kiedyś ona taka gruba, myślałem kiedyś, że to Mewa, się taty pytałem i tak ogólnie. Więc para jest rozłączna już. Wiecie, że gołębie mogą się rozłączyć od pary. No wiecie, to jakby się aż do śmierci się trzymają, ale u mnie no i są przypadki. No tak jak wyszłać. No przecież po 3 tygodniach żona już z nim zerwała, jego parę razy drędziła, no to. Kalin grucha na tarczowego w ogóle. Sam jedna samczyka. Nie, no tarczowy w ogóle się nie odzywa. Wczoraj tylko pogruchał trochę. A to zaczął, już dochodzi. O, tu wodę ma. A tutaj już tygrys. Nawet zobaczcie, on nawet go to nie interesuje, że go wiem. Oznacza, że jest bardzo mądry go. No jakby był głupi, to on by walił w kratę. A to mu nic nie da, tylko po prostu być go bolało. Bo wczoraj parę razy walił. O, to widno, a on się schował, widzicie? On się schował do budy. Schował się, czyli. O, jest stado. Jak wysoko. Daje moc. Wysoko nad drzewami. Tu Budapeszt, on ten chory. On już prawie doszedł. On tutaj się pocztowy w ogóle jakiś chowa. No jest z powrotem. Wyszedł oszuka gołębie. Ja, może zaścina będzie z sąsiadem tym, może sąsiad gania to. Ale wątpię. Na pewno moje gołębie o tym. No przeszkadza gołębiom, tam, bo one chcą usiąść. No i taki teraz będzie ci. Tu idą. O, są. Te w ogóle biały. Schował się, nawet nie zabrał, dziobna ziarka pszenicy. No jest i siwka. Dobra, tutaj obserwujemy. Gdzie są gołębie? Tam. Idzie samo. Może trochę przybliżmy się. Tam po.
To ten młodziak chyba też lata, ten Siwak, wiecie o tym? Chyba z nimi daje tam moc. Ale gorsze, że to słuchajcie, widzę wam powiem, no. Bo coś od tej strony przyleci, od tej drugiej, tak, bo one coś poszły tam chodzić. O, widzicie, jest nawet za nimi, widzicie tego Siwka małego? Za nimi jest. Nawet zbytnio nie wyrabia. Ale ja chyba dobrze go wziął raczej. No chyba, że jest naprawdę bystry i potrafi się lać z jastrzębiem. Aż to dosyć rzadko, kiedy spotykam gołębia, który naprawdę ma siłę walczyć ze swoim przeciwnikiem. Przeciwnikiem gołębia nie jest gołąb takim największym. Największym jest jastrząb. No i oczywiście inne dzikie zwierzęta, typu koty. Ale widzicie, tego Siwka znowu się rozwala. O, nie daj Boże, niech go tylko mi weźmie. Szkoda będzie Siwka. Chodzą tu, tak jakby pod ścinę miały zaraz iść. A może sąsiad gania, tak wcześnie, o 7:00. O 7:00 to już teraz co mróz jest. Patrzcie, już nawet trawa tam ardzała. Wcześniej był mróz. Grzyby jeszcze są. Zresztą ten tygrysek szuka wyjścia tu. Się gapi. One tu. O, widać tego Siwka teraz był. Jest. Widać go. Daj. Cieszę się, że wrócił. Szczerze, że jestem zadowolony. Coś jakby się do nich podłączyło. Tylko, że się nie skapnął, co to? O Jezus. Nie wiedział, co nie lata, a co lata. To coś dziwnego jakby się do nich włączyło. Ale nie wiem, może jakiś rozbity był tutaj dziś go. Poczekajcie, one teraz za drzewa znowu poszły. Teraz to im się znowu spodobało latać za drzewami, czy już wyłączały. Ale już teraz słychać. Ja już słyszę, nie wiem, że na nagranie słychać, ale słychać, jak już ich obrót skrzydeł. Widać, mały Siwek nie wyrabia, katar mam. Tak szybko mi się katar robi. Jest zimno, jest bardzo, no to ja tak mam. Siwek, dajesz, dajesz. Tutaj tygrys w ogóle. Dobra, proszę, jak się lampi. O, tu stado lata. No nie ma nawet, co nic by nie nagrała, no jak co chwilę są za drzewem. No i ściny już raczej nie będzie nawet tak coś, bo najpierw jak coś, co są usiane gołębie, już powinny być wyżej od moich. No chyba, że są najrównomierne, ale wątpię tego. Dzisiaj niedziela, no to takie obce, myślę, że z jednym powinien gdzieś usiąść. Znaczy wczoraj miał obcego, no. A w ścince ją uzyskał. Nie skapnął się, to młody jest. I złapany. Marny to widzę go, jakby on chodził. Ale tak ja znowu gdzieś poleciał, a zdziwiłbym się. A portowy, słuchajcie, może być wytrwały i parę dni normalnie szukać sobie domu i modlić o to, aby znalazł go w końcu. Ale to oznacza, że jest bardzo wytrwały. Tutaj grosiata. To już stara emerytka. Już. Tu kalno. Grucha nawet w środku. Oj, że ten filigbun się zerwał. Zrywają się do lotu. Nie. To i też jakby coś dolegało. Zaraz to sprawdzimy. Może nawet inny odcinek jak wejdzie. Mały Siweczek to gdzie jest? Jest chyba, ta, siedzi tam. Nie wiem dokładnie, czy to on tylko. No i kończę, jakby coś dolegało. Nie, teraz jak się przygląda, tylko ona zgarbiona się jakby zbarznięta. Bierze, ale może faktycznie jakieś chorobstwo się wdało. Tej mewka spróba. Aha, słuchajcie, a on sobie w budzie siedział te bały, widzicie? Aha. Widzicie, nawet, że go nie wypełnił, nawet nie wiedziałem, gdzie on jest. On widział se. Czyli se nie polata ogólnie. Miał gdzieś się skryć przede mną. Ja na siebie też patrzyłem, dokładnie. On może gdzieś się skrył. Tak, ja go wypędzałem, bo mi się wydaje, że wypędzałem go. Po prostu może gdzieś uciekł. Bo Leszka próbował latać, ale on nie wie nawet, gdzie wylądował. Tak, bym go nie widział potem. O, jest tylko Leszka. Jest tylko Leszka. Ściął się z Budapesztem tym krokiem. Najbardziej do kryłka by się nadawał. I sobie jedzą. No i trochę ziarek jest, bo wczoraj żebym sypał na niego jak na jakiegoś ta. Jak na jakiegoś tego, bo myślę, nie naprawdę. To w sensie nie kapiłem, czy to on dokładnie, ale podejrzewałem to.
Jezu, co to znowu? Zaj tam w karmieniku macie, no możecie sobie iść. No z karmienika nie chcę jeść. Ten kalin w ogóle. On pierze te takie dziwne dźwięki wydaje. O, jestem mały. On bardziej mi na deliera wyglądał. Tak, jakby miał tego oglądczarny, ja bym powiedział, że to delier. Znowu taki drugi. No to się tam musiwem, bo ten butrykoczowi jest daleko ze skrzydłem. Tam on tak leci, wiecie, tak jakby go linia prądowa poraziła. Nie wiem, może u niego został. Nie wiem, może to jego faktycznie. Tego na pewno wiem, że łapał ten pan. No myślałem, że to jego, że młodziaka mi oddał z dobrej chęci, a to nie. Tak, żeby tego pana kiedyś żebym chciał dwa siwe. Nie marzyłem, żeby w tej gołębia był siwy, ale nie było. Jednego nie razem próbował, łapałem. Jastrząb leci. Jest. Nowy gołębi go widzą. Widzicie, ucieka. Coś chyba niesie. Coś chyba niesie. Widzieliście coś na ogonie? Coś chyba niesie. Albo szczątki czegoś, kawałki, jakieś mięsa mu się przykleiły. Albo coś po prostu seniusz. Ta siwka pierzeje, będzie bardzo ładna ta jaśnia. Jasna, będzie przepiękny gołąb. Ona jeszcze nie pierzała. Więc zaraz zarąbista. Nie, mi jakoś on trochę tak do łez przypomina mi gołębia. A mojego pierwszego młodego pustawego, który nie wyszedł na świat. Zniknął, nawet był, wtedy już nagrywałem. Co było tyle, że gołąb zaginiony, nieznaleziony, no i go już nigdy nie odnalazłem, nawet piór, nawet. Nic. A żeby chociaż coś po nim mieć. Bo niektórzy to mam i paka po pióra. No. I po prostu, a po nim nic. Zniknął bez śladu. Podejrzewam, że to tylko córzy sąsiadów, może wcześniej już go złapały. O, cześć. Wtedy już parzyć się chce. On chce się parzyć z tym małym, z tym siwym, no wiecie? On już wczoraj to tak gdy. Biały to jakby. Ta, on samica raczej jest ona w sobie. Bo ona tak łaziła. Jak ona nie gruchała, to tak łaziła i próbowała mu się przypodobać. A w ogóle się łaził. Ona podchodziła za bliżej, to zaczął. To po prostu się poderwał ze strachu. Nie wiem, czy bał się, czy co. Ale widać, jak zachęcanie do pary. O, ten w ogóle ten mały do tej siwki się dosiadł. Ta siwka w ogóle nie potrafi tej całej godzinami siedzieć. O, nawet poleciał na ten. Całymi godzinami. Już tej żarcia nie ma. Co? Już wyżarły się do karmnika. A w karmniku mają. Nie wiem, dlaczego nie jedzą. Poczekajcie, ja im przyniosę, zaraz przyjdę. Może dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Na razie tyle im nie wziąłem. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. One tam na ziemię poszły, to teraz nawet mnie nie słyszą. Chyba. Teraz odparzyła się od tarczowego. Ona czyli jest tutaj niczym niepotrzebna, bo ja tego wziąłem od gościa. Na tarczowego już wybiał parę nawet, jak coś. To wziąłem i nie wiem, po co w sumie ją wziąłem. Taki pan tarczowego mi dał go, bo dlatego, że po prostu wiecie. Po prostu kupił go jako samiczkę tak samo i samczyk był, tak. Drugi, jak się wkurzył, a ja tłumaczyłem. To on się tak patrzył na mnie ze zdziwieniem. Już nie raz mu. Że jeżeli chcesz samicę, to pyta się o samca. Powiem, że samiec to po prostu przejął i sobie. Powiedz, że ja nie szukam tego samca, ja tylko szukam samicy i sobie idziesz. Koniec. Ja tak będę robił. W zasadzie nie byłem na targu, ale nie potrzebuję, bo niektórzy chcą mi sami dawać gołębia. Nie potrzebują, ale niektóre naprawdę są ładne, na przykład puszczowy. Taki puszczowy, to wtedy na pewno grusia, to wygląda mi na samicę. Samica się przyda. Mała, to też trochę na samca mi wygląda. No, taki bardziej jak klif, to bardziej na samca. Gdy chcę sprzedać się boi. Dziwne. Nie wiem, niby skrzydło przeglądałem ostatnio obydwóch i niby jest dobre. Nie, druga to ona, zobaczcie, strasznie się pierzeje. One uwielbiają nas pewien czas. One potrafią mi po 3 godziny czy 4 siedzieć, tak leżąc, po prostu opalając się na słońcu. Aż pozyskują witaminę D chyba. Nie wiem, czy przez pióra im przechodzi, nie wiem. Ja kiedyś jak byłem młodszy w dzieciństwie, nie myślałem, że go nie ma uszu, a ma, doskonale wiem, tak. Czasami jak pióra tak bardziej odkryjesz, to chyba nie widać jego uszy, no.
tej białym portowemu było widać, więc widać było normalnie uszu. Cały łeb mu tylko pierze, ja tak ogólnie to nie. Jedną skubiał się. Ta para na dzieci pracuje. A ta się siedzi sama. Zobaczył, czy ona może jeść. Nie, je normalnie ten budapysz końcowy. Nie normalnie. Tak. Tej w ogóle siwe pióro wyrosło w ogonie. Widzicie tej końca tej? Od gruszatego. Gruszaty to mój cip-cip, o. Ja go tak nazywam. A zawsze mi się głaska daje. No nieraz go głaskałem, taki byłem zadowolony zawsze. Nie, on był na pewno u dobrego właściciela. Szczerze powiem, no poprzedniego właściciel był... Dobry, o, gołąb jakiś. Gdzieś tam leci, nie wiem, ja go nie widzę. Ale gdzieś poleciał. Raczej dziki był. No. Będę cię trzymał. Z miesiąc go podtrzymam, puszczę. Jak będzie chciał polecić do sąsiada, jak nie będzie chciał do tego. Nie mam nadzieję, że to stanie mi. No to rasowe. To rasowe to trochę mi go szkoda. Słuchajcie, puszczę, tak wiecie. Żeby tego gołąbki se chodzą. O, tak se chodzą na luzie. No ludzie se chodzą, a taki zamknięty, to go szkoda. Ale nie będzie codziennie siedział, nie będzie siedział. O, mewa leci właśnie. Dał mi tu jeden wypatrzył. I to może będzie widać, o widać, tam poleciało, widzieliście? Nie wiem, widać było kawałek. Jak leci, gdzie leci? To może mi daje tego ptaka nie nadepnął, o leci. Szuka mi. Ja on widzę na niebie gdzieś tu, ale nie dzieje, nie widać, jest dobra. On po prostu słońce może się nie odbija i po prostu przebłyszcza. Także po prostu jej nie widać. O, ta się widzicie, chce par nawet z pstrokaczem, widzicie? Chce nawet starym tym. Bo każdy samiec by ją mówił. Ładna łatwiźnie ta. Nawet ktoś do tego rasowca będzie do pary. Ta, ona jest bardzo mądrygowa, to ona mu się przyda. No. Tylko łapci, gdyby nie miała, to szczerze, coś tam leci. Obcy, siwek poszedł. Siwek młody, roczny leci chyba, bo to jakiś taki... A tak by nie umiała, nie chcę mi się gołębi już palić. Ta dzisiaj, ta. Na siwka się nie opłaca, bo siwek jak ma usiąść, to sam się dosiądzie. Ja w dzieciństwie ganiałem i to tego. Ona w ogóle mało żrą, szczerze. I to nie było efektu na siwka. Siwek zawsze przylatywał, tylko podstukiwał i podłączył się, a pod koniec lotu szedł. No to co mi z tego, gołębie tylko się wymęczyły, a on sobie tylko polatał na zabawy. Ten po Krymku to już chyba swoich hormonów dostaje ptasich. Tam już widać, że to samiec, już widać, że nawet do szyberki podchodzi samiczki, chce się parzyć, bez pary. Tam samce gruchają. Nie, oko ich nie widać, bo są na dworze. O, Kalin, a szymer. Szymer to taki bardziej na pocztowego wygląda, szczerze. Pocztowy taki... Szymelek, ale mam pocztowego szymra. Pocztowy jest, ale ten pocztowy szymer podejrzewam, że to głupia jest. O, ten by to sparzyć. Ta. Tamten tam siedzi sam w ogóle. O, se włazi. Już tam patrz, o, bo się rozgląda. Ona nie jest zbytnio ładna, ale ładnie bardzo spierzała. No bo jaśniutka ruda, taka jak tlypel bardziej. Zobaczcie, taka jak wyświat się zrobiła. Ładnie spierza. Zobacz, jak goraj się świeci. Taka samiczka, taka uwodząca. O, coś leci. Jastrząb chyba. Nie wroda. Jak się patrzymy, wystraszyłem się. Zobacz, jak ten. Rasowiec się patrzył, bo nigdy wrony nie widział. I dlatego ten biały też tam się patrzył. A zazwyczaj na jastrzębia patrzą, bo ona tak patrzy się dziwnie. No nie, no do tego. Tam w ogóle. Taki nowa wybrzeczał. Chrypę będę miał. W ogóle tak dziwnie zaczęłam mówić. Od wczoraj, tak wieczorem. No. I niech rasowiec siedzi. I zamknięciu będzie, i zamknięciu. Ja myślę, że to by już na tyle w tym odcinku. A się z wami żegnam. Jak chcecie, możecie napisać, co u was zmiany dochodzi w hodowli, czy coś odchodzi, bo sąsiad załapał, czy wy złapaliście sąsiadowi. No ja akurat mi się udało złapać jednego, ale to... No, to jest, szczerze przyznam, że to mój chyba trzeci raz, bo tego Krymka mu raz złapałem, ale ten Krymek sam od niego przyleciał, sam, oddzielnie usiadł na dach, do sąsiadki. Nie wiem,
co się stało, złapałem go moment, nawet nie musiałem się zbytnio męczyć dla niego, ta ile 5 minut czy 6 i był. No ja się z wami żegnam. Pa, pa.